Cieszymy się każdym dniem ze sobą, prawda, dziadu mój? Trochę idę w innym kierunku, mam zamiary przynajmniej, ale chcę jak najbardziej poszerzać tą szkołę i uczyć się o wszystkim. I staram się, żeby te serca nie gasły i żeby dzieci niosły ze sobą światło i miały takie poczucie, że mimo, że Pawła nie ma, że ich taty nie ma, to on też daje światło. Jeszcze dodatkowo bardzo odważnie pod koniec self-tape'a powiedziałam, dobra, oni mi kazali nagrywać jakieś sceny, ja nic nagrywać nie będę, a żadną aktorzyną nie jestem. I jakby było to bardzo odważne. To była Patty, jakby co, bo nie wiem, czy ludzie, którzy będą to oglądać, wiedzą. Wiesz co, oni są dla mnie szalenie mili i oczywiście mnie komplementują i się uśmiechają, są życzliwi, ale to wszystko jest takie w takiej dobrej wierze. Zupełnie niezrozumiałe, bo przecież rzeczywiście wszyscy jako koledzy po pierwsze występowaliśmy wcześniej jako uczestnicy w tym programie, w związku z czym znamy program z obu stron. Po drugie przez ponad 2 lata wspólnie za jednym stołem siedzieliśmy jako jurorzy i nigdy między nami nic się niemiłego nie wydarzyło, więc myślę, że nie było powodów. Nie chciałam, żeby po raz kolejny moje prywatne jakieś niepowodzenia czy problemy przesuniły to, nad czym długo pracowałam. Jadąc do Paryża, ja w ogóle byłam bardzo nastawiona, tak naprawdę nie miałam żadnego nastawienia. Jedynym moim nastawieniem było to, że chciałam być po prostu dumna z siebie i z występu. I tak jest. No nie jest tajemnicą to, że mieszkamy osobno, mamy swoje domy. Fryderyk powiedział właśnie, że chciałby mamę i tatę razem w domu. To mnie po prostu tak zszokowało, bo nie byłam tak świadoma, że on jest też tak świadomy tej sytuacji. Czy tęsknię? No fajnie sobie, znaczy bardzo miło się go wspomina, ale teraz to już jest zupełnie inny cały człowiek, nie? To już jest cała rodzina, to już jest zupełnie inny bagaż doświadczeń i tego, co tam sobie zebrali po czasie i stworzyli razem. Te dziewczyny tam były po wszystkich chorobach i ja mówię, czym ja to się kurde przejmuję, że ja mam jeden rozstęp na brzuchu, w ogóle what? Więc powiedziałam, dobra dziewczyny, na tym planie się zdecydowałam. Powiedziałam, dobra, wchodzę w to z wami, po prostu pokażę, co przecież no jest tak, jak jest. Więc na planie się zdecydowałam i pokazałam też swój tatuaż od natury. Ja mam duży spokój w sobie związany z tym trzecim dzieckiem i ogromnie się cieszę z jego pojawienia się i myślę, że równie mocno cieszą się moje dzieci. Z drugiej strony też emocjonalnie trochę myślę, że ona też wyczuła, że mi potrzebna jest taka trochę odskocznia, żebym się tak, wiesz, wyluzował i pojechał w inny klimat, nie myślał o tym, chociaż na te 3 dni. A potem wracasz już z inną energią do tego wszystkiego. Czy ten SMS od pana Tomasza też był rozmowa, gratulacje? Nie, nie było. Nie mamy ze sobą kontaktu. Nie, to nie ma co. Nie byliśmy kolegami z pracy, dobrze się nam pracowało i tyle tam. Co mamy najbardziej denerwuje w jej mężu? Tak wszystko. Nie. Że mama jest z Skowronkiem, a to z Skowronkiem mąż powiedział, bo ja wstaję o 4. Przepraszam bardzo. A, i że nie lubi spacerować.